mam na imię Jakub i tworzę kanał Wypad z kraju do raju. Dziś zabieram Was na Majorkę. Palma de Mallorca to największe miasto Balearów oraz wyspę Majorka, położona w zachodniej części nad Zatoką. Palma została założona przez Rzymian w roku 123 przed naszą erą. Zabytkowe i portowe miasto zamieszkuje około 400 tysięcy osób. Pełne jest wąskich uliczek, placów i zabytkowych kamienic oraz rezydencji. Miasto oferuje wymarzony klimat przez cały rok. Rocznie średnie prognozy pogody wynoszą około 18 stopni Celsjusza. Znajdziemy tu także ciepłą, przejrzystą i krystalicznie czystą wodę. Plaże oraz wspaniały port przystanią jachtową można zaliczyć do jednych z najpiękniejszych w Europie. Palma de Mallorca urzeka zapierającymi dech w piersiach widokami, niesamowitymi restauracjami, oryginalnymi zabytkami i tętniącym życiem nocnym. Miasto niewątpliwie posiada wiele ciekawych miejsc, które warto zobaczyć na Majorce. W Palmie możemy spróbować zarówno hiszpańskiej, jak i katalońskiej kuchni. Oczywiście im dalej od centrum i morza, tym ceny w restauracjach są niższe, ale to też nie znaczy, że potrawy nie będą smaczniejsze. Lepiej lekko zboczyć ze szlaków typowo turystycznych i spróbować czegoś, co jadają lokalni mieszkańcy Palmy. Zdecydowanie największą atrakcją Palmy jest katedra La Serre. Budowla znajduje się w samym sercu Starego Miasta i jest dość łatwa do odnalezienia. Katedra jest jedną z najbardziej znanych budowli gotyckich w Europie i jednym z największych gotyckich kościołów na świecie. Jego budowa trwała aż 400 lat. Ten przepiękny zabytek był wielokrotnie przebudowywany również przez hiszpańskiego architekta Antonio Gaudiego. Życie turystyczne miasta skupia się głównie wokół katedry. Tam znajdziecie najwięcej klimatycznych knajpek. Drugą strefą, która tętni życiem, są okolice przystani jachtowej. Cumują tam jachty najbogatszych ludzi na świecie, którzy szukają wytchnienia w malowniczych zatoczkach Majorki. Majorka kryje w sobie jeszcze wiele ciekawych miejsc. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, zasubskrybujcie kanał. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie nam łapkę w górę i komentarz. Do zobaczenia w kolejnej relacji.